Marysia, witajcie w kolejnym filmiku. Trwa miesiąc tematyczny z serią Gon, także dzisiaj będę dla Was recenzować drugi tom tej oto serii. To jest jedna z moich ulubionych serii. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście recenzji pierwszej części, to zapraszam Was, kliknijcie tutaj w ikonkę i tam się Wam wyświetli filmik. Obejrzyjcie, przeczytajcie i dopiero później wróćcie tutaj, żebyście nie mieli żadnych spoilerów, bo ta seria jest tak pełna tajemnic, że naprawdę nie chcecie spoilerów. Ale jeżeli przeczytaliście już pierwszą część, to dzisiaj opowiem Wam co nieco o tej drugiej. I upewniłam się, że na pewno trzymam okładkę drugiej części, bo poprzednio recenzowałam pierwszą część, trzymałam okładkę trzeciej części w ręce, bo obie były niebieskie, nie spojrzałam, pomyliło mi się. Dzisiaj mam tu właściwą. O czym jest ta część? Zatytułowana jest Głód, co już samo za siebie mówi, czego możemy się spodziewać w tej książce. I tak jak w poprzedniej części, dzieciaki mogły jeść co tylko chciały, ponieważ wszędzie były sklepy, nawet nie musiały za nic płacić. Można było pójść do sklepu i wziąć tyle batonów, lodów, ciastek, chipsów, ile tylko się chciało. O tyle tutaj, gdzie akcja zaczyna się 3 miesiące po zakończeniu poprzedniej części, no cóż, nie ma już tyle jedzenia, ponieważ wszystko zostało zjedzone, zmarnowane, wyrzucone, zepsuło się. Generalnie nie ma już co jeść i te dzieci są w naprawdę złej sytuacji. O ile jeszcze na początku jakoś sobie mogą z tym poradzić, ponieważ są jeszcze takie rzeczy jak fasola w puszce, sos do spaghetti w puszce, ewentualnie można upiec sobie zwierzątko domowe, no to później jak już nawet nie ma tych puszek, bo wszystko zostało zjedzone i nikt już nie ma zwierzątka domowego, ponieważ też wszystkie zostało zjedzone z paroma wyjątkami, ale generalnie wszystko zostało zjedzone, to nawet trzeba jeść szczury, robaki, pająki i takie tam rzeczy. No ale to też się kiedyś skończy i trzeba coś wymyślić. I między innymi do akcji wkroczy tutaj Albert, który jest jedną z moich ulubionych postaci i to jest mój książkowy mąż, ponieważ on jest taki przedsiębiorczy, on zawsze jest w stanie coś wymyślić, po prostu potrafi ogarnąć ten tłum dzieci, które nie mają pojęcia, co się dzieje, jak tym zarządzać, tylko on jest w stanie powiedzieć każdemu, co ma robić, żeby ten cały system zaczął działać. Ta postać jest niesamowita, to co Albert tutaj zrobi też będzie naprawdę fajne. Też zrobi dużo rzeczy, o których nie powiedziałam, ale nie chcę mówić, żebyście mieli właśnie niespodziankę czytając tą książkę. Na początku książki, oprócz wydarzeń w Perdido Beach, śledzimy także wydarzenia w Coates Academy, gdzie siedzi sobie Kane i jego zgraja. No i okazało się, że Kane przez te 3 ostatnie miesiące trochę nie był sobą, można tak powiedzieć. Generalnie miał jakieś majaki, halucynacje i był takim trochę warzywem, trochę człowiekiem żyjącym w innej rzeczywistości, ale któregoś dnia budzi się i twierdzi, że on już jest ogarnięty i on może iść podbijać świat i gnębić ludzi z Perdido Beach. I wydaje mu się, że wszystkie decyzje, które podejmuje, są jego decyzjami, ale czy tak na pewno będzie? No cóż, przeczytacie w tej książce. W tej książce też odkryjecie nowy poziom makabryczności serii Gon, ponieważ tak jak w poprzedniej części bywały lekko drastyczne sceny, tutaj będzie nie inaczej, nawet może trochę bardziej, gorzej. Generalnie drugi tom trzyma poziom pierwszej części, czyli jak dla mnie 10 na 10. Kocham tą serię, jest po prostu genialna. Autor świetnie sobie poradził z kreowaniem dalszej rzeczywistości etapu. Wszystko wydaje się takie bardzo prawdziwe. Język pisania jest super, więc jeżeli czytacie tą książkę, to naprawdę jesteście w tym świecie. Czujecie, jakbyście przebywali w etapie i razem z tymi bohaterami przeżywacie te wszystkie trudne sytuacje. I to jest naprawdę super, za to kocham tę książkę, że naprawdę mogę poznać blisko każdego bohatera, że mogę przeżyć z tymi bohaterami tę sytuację. Także poziom jest równie genialny, bardzo polecam. Moim zdaniem każda osoba przynajmniej raz w życiu powinna przeczytać tę serię. Ja już czytam tę serię drugi raz i podoba mi się w równym stopniu jak kiedy czytałam za pierwszym razem, a może nawet bardziej, ponieważ za każdym razem, jak to czytam, to odkrywam nowe rzeczy w tych książkach. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Dużo rzeczy też zapomniałam. Ale nie żałuję czasu spędzonego z tą książką.
i natychmiast zabieram się za trzecią część, bo po prostu nie wytrzymam. Także to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Jeżeli tak, klikajcie łapki w górę i napiszcie mi w komentarzu, co jeszcze chcielibyście zobaczyć na moim kanale związanego z serią GON, co nie będzie recenzją. Do zobaczenia!